Dzień dobry. Czytelnicy niekiedy odrzucają powieść, jeśli słyszą, że należy ona do literatury wysokiej. Obawiają się, że ich po prostu zanudzi na śmierć. W ten sposób można pominąć kilka ciekawych historii, takich, które są o czymś i których wiele się dzieje, choć również zaliczane są do prozy najwyższych lotów. Amor Towles należy do pisarzy, którzy cieszą się wielką popularnością wśród czytelników i uznaniem wśród krytyków. Sama bardzo żałuję, że wcześniej nie miałam okazji, by sięgnąć po jego książki. Na język polski przetłumaczono Dobre wychowanie oraz Dżentelmena w Moskwie. Kiedy poznałam najnowszą powieść autora Lincoln Highway, odkryłam, że Amor Towles ma coś ciekawego do powiedzenia. Choć wydawać by się mogło, że o Stanach Zjednoczonych z połowy XX wieku wypowiedzieli się najwybitniejsi pisarze z tamtych czasów, Kerouac, Steinbeck, Capote, a potem inni, którzy dokładnie pokazywali nam tę rzeczywistość. Czy da się powiedzieć coś nowego na ten temat? Wydawało mi się, że nie. Tymczasem Amor Towles osadził swą Lincoln Highway w 1954 roku i dał nam historię zaskakującą, ale odwołującą się m.in. do gatunku powieści drogi. Na początku książki poznajemy 18-letniego Emmeta, chłopaka, który właśnie wraca z poprawczaka do domu. Tam jednak sytuacja wygląda nie najlepiej. Emmet Watson stracił ojca. Mężczyzna zmarł na raka, ale zdążył utracić cały dobytek. Kiedy Emmet przekracza próg domu, dowiaduje się od pracownika banku, że nic nie posiada. Od tej chwili zarówno dom, farma, jak i wszystkie maszyny należą do banku. Chłopakowi pozostaje tylko samochód, błękitny Studebaker. Jest jeszcze młodszy brat i nim Emmet chce się zająć. Czuje się za niego odpowiedzialny. Rodzeństwo nie załamuje się, ale postanawia zrobić coś ze swoim życiem. Chcą zacząć od nowa. Wybierają sobie nawet odpowiedni stan, w którym ziścić się ma ich plan. Teksas. Zmieniają jednak ten nowy początek na rzecz Kalifornii. Dzieje się tak, ponieważ bracia odnajdują stare kartki pocztowe, które wysyłała im mama. Kobieta z jakiegoś powodu porzuciła męża oraz synów i ruszyła do San Francisco. Ojciec nigdy nie powiedział chłopcom o pocztówkach. Dlatego młodzi Watsonowie chcą się udać w tym kierunku, gdzie mają szansę odnaleźć matkę. Planują odbyć podróż przez całe Stany Zjednoczone, słynną tytułową Lincoln Highway. Tymczasem okazuje się, że bracia mają towarzystwo. Z poprawczaka uciekli Duchess i Woolley. Są to dobrze znani Emmetowi koledzy z Saniny, miejsca resocjalizacji całej trójki. Dołączenie tej pary spowoduje kolejną zmianę kierunku trasy. Wyprawa, jaką odbędą ci młodzi ludzie, zaskoczy czytelnika zwrotami akcji. Tak wiele tu się dzieje, że trzeba uważnie śledzić tok wydarzeń. Przede wszystkim musimy skupić się na narracji. Każdy nowy rozdział dotyczy innej postaci, zmienia się też narrator. Jednak szybko zdajemy sobie sprawę, że droga, którą nas poprowadzą bohaterowie, okaże się kręta, a dotarcie do celu wcale nie będzie łatwe. Tak jak w przypadku Odyseusza, który do domu wracał 10 lat. Ten motyw również tu się pojawi, zobaczymy go nawet kilka razy. Amor Towles podejmuje w powieści Lincoln Highway pewną grę. Dotyczy to zarówno gatunku, jak i nawiązań literackich, jakie się tu pojawiają. Bohaterowie mają do opowiedzenia wiele ciekawych historii, a my wpadamy w nie do reszty. Odniesienia do mitów, archetypów połączone są z ciekawymi perypetiami bohaterów. Amor Towles udowadnia, że można opowiadać interesująco, nawet jeśli wykorzysta się to, co doskonale znamy. Choćby wspomnianą wcześniej wędrówkę Odyseusza. Motyw drogi, która prowadzi do domu, jest tu bardzo ważny. Choć Towles opowiada chwilami, podobnie jak Homer, skupiając się na tym, co najważniejsze. W ten sposób autor łączy typową amerykańską powieść drogi z historiami sprzed wieku. Potrafi także spleść ją z humorem i dodać do tego opowieść o dojrzewaniu. Z tego powodu nawet nie zauważamy, kiedy mija nam niemal 600 stron opowieści. Czytając Lincoln Highway, pochłania nas przygoda, ale istotne okaże się przesłanie.
Zobaczymy, co jest ważne dla głównych bohaterów powieści. Rodzą się w naszych głowach podczas lektury Lincoln Highway pytania o odkupienie i przebaczenie win. Pojawia się motyw amerykańskiej wolności, którą najpierw daje sama decyzja o wyruszeniu w drogę. Autor pokaże nam także, czy można powiązać ową wolność z odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Warto wybrać się w tę niesamowitą, emocjonującą podróż literacką. Dzięki za uwagę. Zachęcam do dawania łapki w górę i subskrybowania kanału. Trzymaj się. Cześć!